co jest potrzebne, by przyszłość Polaków była rzeczywiście bezpieczna i dobra, by Polska się rozwijała, by była coraz bliżej tego kiedyś nieosiągalnego w ciągu całych naszych dziejów poziomu zachodniej Europy. Zrobiliśmy tutaj już ogromny krok. Jesteśmy dużo, dużo bliżej, najbliżej w historii, ale jeszcze żeśmy tego nie osiągnęli. A jaki jest, poza tym zwycięstwem oczywiście, warunek pierwszy? Musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd. Ja nieprzypadkowo mówię dorosły, bo my mieliśmy przez 8 lat w Polsce rząd niedorosły. Rząd chłopców w krótkich majteczkach. Czy może w spodenkach, już nie chcę ich tak bardzo. W krótkich spodenkach. To może jest dobre określenie. I tu nie chodzi o ich, jak to się dzisiaj mówi, PESEL, tylko chodzi o to, co w głowach. Otóż w życiu każdego człowieka są różne etapy. Jest ten etap także młodzieńczy, bardzo piękny, ale jednak mający pewne cechy, które nie predestynują do tego, żeby rządzić. Otóż oni tych cech się jakoś, mimo niekiedy całkiem dojrzałego wieku, nie pozbyli. Rządzenie, proszę Państwa, to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina. Nie haratanie w gałę, nie pracowanie. To jest, proszę Państwa, umiejętność właściwego rozpoznania rzeczywistości. To jest tak, że gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie i ostrzegali przedtem, mówię o moim świętej pamięci bracie, to inni wyściskiwali się z Putinem. Nawet na smoleńskim lotnisku. I ci ludzie, tacy ludzie nie mogą po prostu rządzić. Nie mogą otrzymać nowej szansy. Tusk nie może otrzymać kolejnej szansy. On już pokazał, jaki jest. Ale już dajcie Państwo spokój z tym. Można by tutaj używać różnych ostrych słów, ale my i tak, proszę Państwa, w tej konkurencji ostrych słów, tym słów już takich bardzo ostrych i powiedzmy sobie nieprzyzwoitych, nie wygramy. Ja o tym już mówiłem wiele, wiele lat temu, jeszcze kiedy byłem premierem w latach 2006-2007. W knajactwie z nimi nie wygramy. I nie ma to się ścigać. Ale taki rząd to nie jest wszystko. Musi być także państwo zdolne do działania. Państwo sprawcze. Oczywiście to wymaga właśnie sprawnego rządu i o tym warunku już mówiłem, ale to wymaga także pewnych możliwości państwa, bo nawet najlepszy rząd, jeśli tych możliwości nie ma, nie da rady. No, pierwsza sprawa to oczywiście sprawny aparat państwowy, to armia, policja, szczególnie w takich czasach jak dzisiaj, inne służby, ale to też nie wystarczy. Trzeba mieć także inne możliwości, w tym także pewien wpływ na gospodarkę. Także poprzez firmy państwowe. W całości albo przynajmniej z naszej części, tej części decydującej. No wyobraźcie sobie Państwo, co by się działo w tych ostatnich kryzysach, gdyby tego rodzaju firm, jak na przykład Orlen, jak firmy energetyczne nie było. Ile by dzisiaj kosztował prąd? Ile by kosztował gaz? Czy byłby węgiel? Bez tych wszystkich firm, które działały wtedy na korzyść obywateli, na korzyść Polaków, razem z rządem.
To jest, proszę Państwa, potrzebne. To jest element tej sprawczości. I ja o tym mówię nieprzypadkowo, bo są tacy właśnie po tej drugiej stronie, pod wodzą wspomnianego już tutaj Tuska, którzy chcą państwa tego pozbawić. Chcą, żeby nawet koleje nie były polskie. I na pewno by nie były, gdyby jeszcze te kolejne 8 lat rządzili. Żeby nie było poczty, żeby nie było lotu. No krótko mówiąc, żeby to państwo było w gruncie rzeczy, szczególnie w warunkach kryzysu, kompletnie bezradne. I na to nie wolno pozwolić. To jest jedno z pytań referendalnych. Pamiętajcie państwo o tym. Państwo musi być sprawcze w polskich warunkach, bo my mamy warunki specyficzne, no nie będę tutaj tego rozwijał. W Polsce był komunizm, nie mamy klasy właścicielskiej, która udźwignęłaby tego rodzaju zadania. Tak właśnie musi być, być może jeszcze przez bardzo długie lata. I to jest ten warunek drugi. No warunek trzeci to państwo bezpieczne w sensie militarnym. Co oni robili z armią? Oni tą armię w gruncie rzeczy niemalże likwidowali. A już szczególnie na wschodzie to nie jest już żadna przenośnia. To jest po prostu konkretny fakt. Na wschód od Wisły. Chcieli bronić się na Wiśle, czyli oddać ogromną część naszego kraju, naszej ludności, naszych obywateli, bo to słowo ludność to jest ich słowo. To jest ich słowo, oni nie mówią obywatele, oni mówią ludność. Otóż polscy obywatele mieli zostać wydani w ręce ludzi, którzy są zdolni do takich rzeczy jak Bucza czy Irpin. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że tutaj jest out. Albo władza, która armię buduje, która doprowadza do tego, że te wydatki są rzeczywiście bardzo duże, nawet czasem trudne do udźwignięcia, ale są dzisiaj absolutnie potrzebne. To jest pierwsza potrzeba Polski, bezpieczeństwo. I tymi, którzy mówią dzisiaj różne rzeczy, kłamią, ale trzeba patrzeć na to, co naprawdę robili. No i jest też jeszcze jeden warunek, kolejny. Trzeba, by ten rząd był zdeterminowany, jeżeli chodzi o obronę polskich granic. My tą determinację żeśmy pokazali, ale czy pokazaliby ją, gdyby rządzili nasi przeciwnicy? Przypomnijmy sobie, co Tusk mówił o murze. Co mówił o tym, że nie będzie wybudowany, że ta budowa to, przepraszam, zacytuję te słowa, to wał, czyli nadużycie. Później twierdził, że to w ogóle skandal, że jeszcze tylko tam prądu brakuje, żeby ludzi razić. Krótko mówiąc, był zdecydowanie przeciwny. I dzisiaj niezależnie od tego, co opowiada, jak próbuje ludzi okłamać, zmanipulować, to wiadomo, oni by granicy nie bronili. A my z całą pewnością, a przyjdzie pewnie jeszcze niejedno niebezpieczeństwo, będziemy jej bronili. Ale szanowni państwo, to jeszcze dalece nie wszystko. Ja mówiłem tylko o tym bezpieczeństwie w rozumieniu najbardziej bezpośrednim, ale jest jeszcze na przykład bezpieczeństwo energetyczne. Myśmy je w tej chwili zapewnili. Nikt nie jest w stanie nas w tej chwili szantażować gazem, czy węglem, czy czymkolwiek innym. Otóż przypomnijmy sobie znów, co oni mówili na przykład o tym rurociągu, który dzisiaj z Norwegii dostarcza Polsce gaz. Że tak w gruncie rzeczy, i to można zacytować tutaj Tuska bezpośrednio, że w gruncie rzeczy to jest niepotrzebne, bo mamy przecież gaz ze wschodu.
Pawlak mówił, że on się równie dobrze pali, jak każdy inny. I do 1937 roku zawarł umowę po bardzo wysokich cenach. Zdumiewająco wysokich. I pamiętajmy Państwo, proszę Państwa, że to nie były przypadki. To był wynik pewnej zamierzonej polityki. Polityki, która odnosiła się jak najbardziej, zupełnie bezpośrednio do naszego bezpieczeństwa, do bezpiecznej przyszłości Polaków.